Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Bonkol, a to jest gra Pro Gamer Manager. Jesteśmy, moi drodzy, tutaj w naszym biurze, nasz team. Czwarta, ja już teraz nie pamiętam, czy ten save mi się dobrze zapisał, czy nie. W każdym razie tutaj mamy, z tego co widzę, koniec sezonu w lidze czwartej. W lidze czwartej mamy nasz team i generalnie jesteśmy przygotowani już do tego, aby co zrobić. Możemy next day rzucić i... Nie jestem pewien, czy tego dnia dostaniemy hajsy. Chyba nie. W każdym razie jest teraz wolny dzień. Tak, jest, moi drodzy, wolny okres przed kolejnym tym, przed kolejnym sezonem. Więc mamy tutaj troszkę czasu, aby nasz team trochę poogarniać. Jeśli chodzi o finanse, nie ma podliczonego ostatniego tygodnia czy tam miesiąca. Ale myślę, że moglibyśmy sobie, moi drodzy, zatrudnić takiego gościa, staw, o, nie staw, gdzie tu się tutaj to robiło, organizacja. Możemy sobie streaming menadżera sobie ogarnąć. Myślę, że streaming menadżera sobie ogarniemy i jesteśmy w stanie troszkę zarobić, czy tam w jakiś sposób wypromować. 2500 na... O matko, ale co on robi? Promotion, streams, event, eSport TV, streaming profile, gain more fans. Kurde, dobra, zatrudnijmy go. Może będzie warto. Może będzie warto. I teraz tak, jeśli zatrudniłem tego gościa... Jeśli zatrudniłem tego gościa, to teraz jest pytanie. W jaki sposób go wykorzystać? Czy on na przykład tylko i wyłącznie działa pasywnie? Tu jest staw, za dużo pieniędzy będziemy wypłacić, bo generalnie tutaj, jeżeli stracimy pieniążki, taktykę, jaką mają? Balanced, support, safe, balanced, support, safe, dobra. Jeżeli stracimy tutaj, moi drodzy, kontrolę nad finansami i będziemy za bardzo na debecie, to niestety będziemy musieli się pożegnać z grom. Sprawdźmy teraz następny dzień. Dobra, czy my już gramy? Nie. Czy coś w gazecie piszą? Nie. Menadżer. Niestety nasz team, słuchajcie, bo my mamy teraz wolny sezon, wolne przeloty, nic nie robimy. Nie mogę nawet w żaden sposób tutaj rozwinąć naszej... Dobra, niech oni tutaj sobie jeszcze poćwiczą. Muszę następny dzień... Kiedy rozpocznie się kolejny sezon? Powiedzcie mi, kiedy się rozpocznie? Teraz, kurde, nic nie robimy. Dobra, jest, moi drodzy, nowy sezon się rozpoczął. Nowy sezon, eSport League, trzecia liga. Super, dobra. Rozpoczęliśmy, moi drodzy. Check your manager desk. Ok, manager desk. Sprawdźmy to, co tutaj jest napisane. Tutaj, staff advice. This is a good offer, but you're really... Aha, ale tu nic nie ma, żadnej oferty przecież nie mam. Co on to gada? Co ty to gadasz, ziomek? Co ty to gadasz, ziomek? Dobra, to liga się rozpoczęła. Jesteśmy w trzeciej lidze. Zengi gra z Cheetah Pros. Cheetah Pros, gdzie oni są? Tutaj. To jest ten team, który bardzo dobrze sobie radził w poprzedniej. I ja myślę, że tutaj będziemy mieli naprawdę ciężko. Chyba jutro będziemy grali pierwszy mecz. Gramy? Dzisiaj jest pierwszy mecz, moi drodzy. Pierwszy mecz. Okej. Okay. Zengi, Cheetah Pros. Zobaczcie, jaką mamy tutaj wysoką rangę. Start. I teraz tak, robimy balanset, taktykę. Miejmy nadzieję, że ugramy. Jest pierwsza runda. Iwan, moi drodzy, 0-1. Borys, 3 fragi. Zobaczmy, druga runda na naszym koncie. Okej, okay. My gramy tutaj taktyką balans, bo my graliśmy bardzo defensywnie i ja postanowiłem zmienić to. Ale jak widzicie, to już jest trzecia liga. Tutaj będą bardzo wyrównane te walki. I no tu idziemy, wiecie, no, runda za rundę. 4-3. Boję się zmieniać tą taktykę. No, na razie jest okej. Okay. Yuri, kurde, 8-3. Co tutaj? Zengi, okej. Okay. 6-3 jest super. U nich w ogóle gra jakiś Musha... Soushibo? Musoushibo. Musoushibo 3-10 ma. Zobaczcie, tutaj. To jest, kurde, Soushibo, ale on słabo gra. No, to może być on. Kurde, 8-6. 9-6, no jest super. Zdecydowanie Borys daje radę. Halftime, zmiana. Czy zdobyliśmy 10? Zdobyliśmy 10, jest super. 11 do nas. Następna. Dobra, to już myślę, że będzie nasza gra. Także super, super, że wygramy pierwszą walkę. Będzie ciężko generalnie, ale mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony w tym trzecim sezonie, w tym sezonie w trzeciej lidze. I jakiegoś sponsora może złapiemy fajnego. Tylko że no niestety widzicie, co się dzieje? Kurde, czemu przegraliśmy tyle pod rząd? No, jeszcze jedną. Jeszcze jedną rundę musicie wygrać. Jest!
Nice. Dobra, Borys dostał awans. Dostaliśmy 5 punktów, a flop of the game. Najgorszym zawodnikiem był Muso Shibo. Dobra, tutaj widzieliśmy jakieś były awanse, okej. Menadżer to nie nasza sprawa, bo my idziemy do Borysa. Borys ma level up. Game sense, daliśmy mu, okej. My będziemy w praktykach teraz używać IMAPS. AWP musicie przećwiczyć. I pozycjoning, to będzie całkiem spoko. Jak się nasz team dogaduje, generalnie synergia i morale są całkiem spoko. I w lidze jak wygląda to? Jedna wygrana. Okej, okay, z kim będziemy grali? Zengi kontra Desperados Pros. Oni wygrali. Oj. Oni wygrali. Wygrali pierwszy mecz, więc. Oj, czekajcie, coś tu się stało. Jest hajs. Co się stało? Adiena Future Tech was just announced a new league sponsor, all team eSport League. A, dobra, czyli generalnie dostali ta nowa liga, dostała sponsora, 2000 kredytów każdy z teamów dostał. Menadżer, jak tam finanse? Boję się, że kurde przekroczymy nasze, moi drodzy, limity i debety. Dobra, następna gra. Dobra, następna gra. Zengi kontra Desperados Pros. Let's go. Sprawdźmy. System balance. Pierwsza wygrana. Władimir, moi drodzy, Władimir po prostu wszystkich jedzie. 3-0, zobaczcie teraz. 5-0. Oni do 0 dostaną. Boże, jakie to dobre. 0-4, 0-5. Wszystkich ich jedziemy. Yuri ma 8-0. O nie, straciliśmy. Zobaczcie, Desperados wygrali. Troszkę powrócili. Ale czy tutaj będą statystyki Izaka, powiedzcie mi. Czy tu będzie 0-19? No, raczej nie bardzo. Dawaj. Zengi. 10. No to super. Jak z Desperados Pros. Desperado Pros wygrywamy 11, to chyba jesteśmy dobrą drużyną. Zobaczcie, kurde. 12-3. Na razie nasza zbalansowana taktyka jest całkiem spoko. Boję się, że będziemy potrzebowali innej taktyki. Może ofensywnej, żeby zaskoczyć w rewanżach. No i wygrana. Jest super. Moi drodzy, jest super. Zengi wygrało, dostaliśmy 14 punktów aż. MVP był Yuri. Yuri był MVP, nie dostaliśmy żadnych punktów doświadczenia. Mamy 123 punkty, więc... czekajcie, w organizacji. Mamy bootcamp, robimy. Send your squad on a practice tour for 5 days in luxury resort. Tylko ja się boję, że ich wyślę i co? I oni będą grali w ogóle, czy nie będą grali? Wysyłamy ich na ten bootcamp? No to będą dobrze grali chyba. A weź się, kurde, zróbmy to. Pokażcie, jak grają. Wrócili z tego, z bootcampu. Dobra, wrócili z bootcampu, kurde, wszyscy zadowoleni. Wszyscy są zadowoleni, dobra. Okej, mamy 30 tysięcy fanów. 30 tysięcy fanów. Niech mają, wysłaliśmy ich na kobitki. Autosaving, okej, co tam w gazecie? Jakiś zawodnik z drużyny Desperado Pros gra naprawdę dobrze. W pucharze 1-1? Co tu jest lig? Pokażcie go. Zengi, u nas Władimir jest najlepszy. Desperado Pros? Który to może być? Ten! A, jesteście kurde słabi. Ja wam pokażę, jak się tu robi. Kurde, teraz zagramy sobie z kolejną drużyną. Już się nie mogę doczekać. Już się nie mogę doczekać tej kolejnej ligi, jak się nam uda. Musimy oczywiście się postarać, żeby awansować. Co nie jest łatwe, bo widzicie? Runda za rundę. 2-1, super. 4-1, Iwan? Iwan, co ty robisz? A gdzie Delfin? 7-1, Iwan. Grubo. O, wygraliśmy 1-2. Ale oddaliśmy chyba rundę teraz? Nie, wygraliśmy. Spoko, jest 7-2. U nich mają Ganusa, 1-8. To jest chyba ich taki gamoń. 9-2 jest super.
Zobaczcie, jest 10-4. Całkiem spoko sobie radzą nasi, nie? 11. 21, Iwan się odpalił chyba. Wagban będzie. Kurde, jak nam Iwana zablokują. I Borys się też odpalił w poprzedniej. No, ale Iwan chyba przystopował, wiecie? Bo Iwan tak powiedział sobie, kurde, nie mogę za bardzo się wychylać z tymi statami. Dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy, mamy, patrzcie, co meczyk, 1000 fanów nam dochodzi. Naprawdę bardzo fajna informacja dla nas. Mamy już 3 i jako jedyna drużyna mamy 3 zwycięstwa. Z Deadly United gramy następny meczyk, czyli z tymi. Spoko, kto tam top playerem jest? Wow, top players, Władimir, Władimir, Władimir. Moi drodzy, to mi wygląda na taką sprawę troszkę polityczną. Pamiętajcie, Władimir zawsze musi być najlepszy. Jego zdanie jest najważniejsze. A jak wygląda nasz team? Bardzo zajebiście się to wszystko tutaj układa. No i lecimy. Na razie nie zatrudniam już nikogo do naszego biura. Oj, 8000, czekajcie, co się stało? O, moi drodzy, mamy raport. Mamy raport. Więc tak. Tygodniowe zarobki, nie? Raport. Musimy 13 tysięcy ponad płacić na utrzymanie, a z income'u, czyli z przychodów, mieliśmy 10 tysięcy ponad, więc 3 tysiące do tyłu jesteśmy. Ale weźcie to pod uwagę, że teraz sobie zatrudniliśmy gościa, któremu płacimy 2500. Normalnie wyszlibyśmy na równo. Natomiast teraz jeszcze jest bardzo ważna rzecz, że my mamy, moi drodzy, bardzo duży fanbase. My możemy teraz wykorzystać tą sytuację i możemy sobie na przykład zrobić coś takiego, że wejdziemy sobie w staff, nie w staff, przepraszam, w menadżera, też nie w menadżera, gdzie to się wchodziło, w Team Room Liga, tech, w tech. I teraz możemy zrobić tak, aby było dobrze. Czyli streaming manager w ogóle nie pracuje. Upgrade your live streaming software. Nie, nie chcemy. Run daily promotional stream broadcast. Broadcast team practice stream. Nie, nie będziemy tego streamować. Upgrade your... Dobra, chcemy to. Community manager musiałby to zmienić na coś innego. Będziemy sprzedawać generalnie maskotki. Kurde, jasne, że tak. Na w sklepie, co będziemy robić? VIP subskrypcje, jasne, że tak. Będziemy monetyzować na stronie? Dobra, no to nice. To tyle w tym temacie. Bierzemy Deadly United. Kurde, gramy z Deadly United. Będzie ciężko. Dobra, Balanced. Taktyka Balanced. Zobaczymy teraz. Let's go, Iwan. Let's go, Iwan. Ty nie możesz taki być. Ty musi ci to wyjść, ziom. To nie może tak być. Ej, kurde, w ogóle zauważyłem, że w tych filmach niektórych na YouTubie YouTube postanowił blokować ścieżkę dźwiękową z tej gry. I ja nie wiem, czy nie chodzi czasem o to pianino, które teraz leci w tle. Jeżeli tak będzie, to ja w następnym materiale będę musiał po prostu wyciszyć to i dać swój soundtrack, bo on jest fajny, ale YouTube sobie wymyślił, że kurde, Bonkol, ty nie masz praw autorskich do tego. No ale to jest część gry i ja w ogóle rozmawiałem, bo twórcy gry powiedzieli, że ten soundtrack ma prawa Creative Commons. Na tych zasadach działa. No i... Taka to jest, kurde, historia. Nie wiem, po prostu chcą mi dać wagbana chyba na YouTubie. Dobra, jest 12-5. Borys dobrze sobie radzi. Yuri, kurde, 17. No ten urąg, to wam powiem, że to jest chyba jakiś uląg. 2-15. Okej. Okay. Let's go. Nice. Nice. Dobra, wygraliśmy. Jest całkiem super. I teraz możemy jeszcze sobie zrobić next day. Super. Witam wszystkich bardzo gorąco na live'ie. Siemanko. Czekajcie, bo my teraz gramy, to jest bardzo ważne. Nasz zawodnik Władimir outplayed Kobe in the finals of the... Co? Top players. Kurde. Yuri. Zengi, 4 zwycięstwa, mamy 12 punktów. Gramy teraz z Wiry Agents. Kurde, my cały czas gramy. A, bo faktycznie, my jak gramy z kimś, to my go wywalamy od razu. Menadżer, jak to wygląda finansowo? 10 tysięcy income,
Gavin Business Credits. Dobra. Jest superanckość. Możemy grać następny meczek. Zagramy sobie z Viry Agents. Dobra, możemy zrobić teraz. Kurde. Jeden, zęgi, patrzcie. Nice. Czekam, aż zrobię jakąś symulację, symulator na przykład streamera, życia streamera, streamer simulator, może coś takiego jest, na przykład, nie wiem, takie proste, zabawne, że na przykład jest taki streamer, wstaje, siada przy kompie, gra do nocy, wyłącza komputer, idzie zjeść bułkę i idzie spać, ale to by było ciekawe, potem by wychodziły jakieś brudy z życia. Burton, 2/11, no moi drodzy, Viry Agents, powiem wam, że to nie jest chyba ta liga, oni pomylili tutaj zdecydowanie. Turniej 14, zajebiście. Lecimy. Uwaga! Co tu się dzieje? 15, są pyta, czy będę grał w cooling. Tak, za 3 minuty. Za 3 minuty, bo zaraz kończymy nagrywać ten odcinek, moi drodzy. Zaraz kończymy nagrywać ten odcinek. Dosłownie musimy zrobić jeszcze jeden dzień i zaraz to robimy. Team Room, moi drodzy. Wasili! Wasili Communication możemy mu dać. Yuri możemy tutaj dać. A Wupa, superanckość. Wasili, dobrze, super sobie poradzili. I zrobimy sobie ostatni dzień za chwileczkę. Nie mogę zapłacić, bo nie mam tyle pieniędzy. Analytics. O, to może być spoko. Dobra, zagramy sobie kolejny. A, ja miałem im zmienić taktyki. Oni muszą co innego ćwiczyć. Chociaż niektórzy mówią, aby nie zmieniać. Aby nie zmieniać taktyk. Dobra, lecimy. Ostatni meczyk sobie zrobimy w tym odcinku. Mam nadzieję, że wygramy. Wiem, że jest symulator YouTube. Tak, to akurat wiem, ale ten symulator YouTubera, czy tam... YouTube'a, YouTubera, to mi się tak średnio podobał. Chociaż fajnie rozwinięty jest, owszem, ale ja nie wiem, czy symulator YouTubera nie jest darmowy. Nie można go gdzieś tam po prostu jako aplikacja na Androidzie, czy na stronie go odpalić i jest wszystko ok. Ale powróćmy tutaj do walki. Zobaczcie, Yuri 7-3 wygrywa, moi drodzy, wygrywamy walkę. Kolejna runda na nasze konto. 1-2 wygraliśmy. Też wygraliśmy kolejne starcie. Obroniliśmy bombsite A, 10/3, bardzo dobre statystyki. Mają tutaj przeciwnicy Larta 2/9, który ale zdobył teraz dwa fragi. Zobaczcie, i zdobyli rundę i teraz się odbijają. Więc troszkę tego przeciwnika nie doceniliśmy na początku, ale mamy tutaj generalnie jeszcze 11. Czy będzie 12 runda na naszym koncie? Przerwa. O, teraz, moi drodzy, czyli generalnie nie było tej 12 po przerwie. Colorful Ponage zdobyli. Patrzcie, mamy 14. 15 i proszę, wygrajcie to. Dobra, super. Yuri zginął w rundzie dwa razy, a może być tak, że popełnił, że zabił kogoś, albo samobójstwo popełnił, nie wiadomo. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, my w tym momencie... Wykonaliśmy bardzo fajną robotę. My możemy przeskoczyć do następnego dnia i my tutaj sobie zapiszemy grę. Ja tutaj robię save'a. Okej, okay, ja robię save'a. Jeszcze w gazecie przeczytamy, co napisali. Recent weekend. Okej, okay. 731 fanów, finanse. A jak tam z tymi finansami wygląda? Staw, czekajcie, bo teraz coś się stało złego. 13, a nie, to tak jak było. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj save'uję grę. Zasejwujmy sobie. Ja wam dziękuję. Kończę nagrywanie tego na YouTube i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym materiale z gry Pro Gamer Manager. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Były pytania, gdzie kupić taką grę. Ona nie jest darmowa, więc trzeba ją kupić. Mam nadzieję, że kupujecie gry i nie robicie tego w jakiś inny sposób. Nie pozyskujecie w magiczny sposób. Można kupić, na dole jest link. Wchodźcie na Facebooka, na streamy, bo to nagrywamy na streamach czasami i na grupę Steamową. Trzymajcie się, papa.